panel tyczył telewizja w internecie, internet w telewizji. Ja myślę, że przed naszą branżą, która, no nie możemy jej zawężać do operatorów telewizji kablowej, ale w ogóle operatorów dostarczających treści telewizyjne, no nie mamy wyjścia, tak? To klient decyduje to, co ogląda, gdzie ogląda i jak ogląda i trzeba jemu wychodzić naprzeciw. My prowadzimy takie projekty, jeden z nich zakończony w grudniu ubiegłego roku, jako pierwsi poza Stanami Zjednoczonymi, wprowadzili HBO Go, to jest VOD na żądanie za pośrednictwem internetu. To jest coś, co wspiera sprzedaż programu HBO, coś, co klient na ekranie swojego komputera może w każdej chwili obejrzeć, wybierając treść i wybierając czas oglądania tej treści. Ja myślę, że wszyscy operatorzy telekomunikacyjni powinni skupić się na jednej rzeczy. Mianowicie ich odbiorca, ich abonent będzie chciał odbierać, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie treści bez względu na to, gdzie jest i za pośrednictwem czego będzie chciał odbierać. Ja nie wiem, jak się przyjmą poszczególne odbiorniki, począwszy od smartfonów czy telefonów komórkowych, a skończywszy na tradycyjnym telewizorze i komputerze. Natomiast my powinniśmy być gotowi dostarczać te treści za pośrednictwem wszystkich tych urządzeń, bez względu na to, gdzie ten klient jest. Ważnym jest tylko tutaj, żeby ten klient, żebyśmy my potrafili się dogadać w taki sposób z nadawcą, żeby nadawca był naszym partnerem, a my partnerem nadawcy. Czyli żeby abonent nie musiał powtórnie płacić za te same treści ze względu na to, że ogląda je w inny sposób, czy przy użyciu innych urządzeń. Oczywiście kwestia kosztów infrastruktury, kwestia kosztów dotarcia do tego abonenta nie może być pomijalna. Natomiast istotą jest, tak jak kiedyś walczyliśmy o to, że nadawanie równoległe programów analogowych i cyfrowych to nie dwa nadawania, tylko to jest ten sam abonent i ten sam program, tak dzisiaj musimy się doporozumieć, że ten sam program, bez względu na to, czy treść jest przekazywana za pośrednictwem telewizora, internetu, czy też jakiegokolwiek urządzenia mobilnego, to jest ta sama treść, za którą abonent już raz gdzieś tam w abonamencie czy w inny sposób nam zapłacił.